Rejestrując się w platformie gamerhash.co, Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mitrox i zapraszam Was przez serdecznie kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiejszy odcinek widzimy się w nowej grze, jest to gra Last Day of June. Jeżeli chodzi o samą grę, przykuła moją uwagę głównie przez samą fabułę, którą, w zasadzie na której mam lekkawą ściągawkę, więc jeżeli chodzi o samą grę, według mnie jest bardzo ciekawie, jeżeli chodzi o sam system, można powiedzieć, że odkrywania całej fabuły, a sama gra dotyczy, można powiedzieć, że historii pary, a w zasadzie pary małżonków. Gra przedstawia historię Karla, czyli naszej głównej postaci, czyli tego mężczyzny, który sobie siedzi po lewej stronie siwego w okularach, i June, czyli jego żony, czyli tej kobiety po prawej jego stronie. Pewnego dnia zakochani wybrali się na wycieczkę nad jezioro, jednak mieli wypadek samochodowy, w którym jego kobieta zmarła, w zasadzie nasza żona zmarła. Po tym nieszczęśliwym zdarzeniu mężczyzna odkrył jednak, że może przenosić się w czasie, używając obrazków namalowanych przez swoją wybrankę, w zasadzie obrazów namalowanych przez swoją żonę. Wykorzystując je, stara się za wszelką cenę zmienić bieg wydarzeń i uratować June, lecz niestety za każdym, można powiedzieć, że zmienioną. Za każdy zmieniony szczegół ponosi on konsekwencje. Musi ponieść konsekwencje dokonanych wyborów. Więc jak widać, mamy tutaj efekt motyla, który strasznie mi się podoba, jeżeli chodzi o samą, o sam świat. Bo jednak, jak wiadomo, efekt motyla może praktycznie do wszystkiego doprowadzić. A od razu, jak czytałem sobie tą fabułę przed nagraniem tego odcinka, to mi się właśnie przypomniał film Efekt motyla, w zasadzie zatytułowany tak samo jak ten efekt. Film ma chyba 3 albo 4. Jestem pewien, że ma 3 części, ale nie wiem, czy jest czwarta już. A sam film właśnie dotyczy zdarzeń odnośnie cofania się w czasie i naprawiania, a w zasadzie zmieniania jednej rzeczy konsekwencją drugiej rzeczy, więc niestety nic nie może zostać naprawione bez konsekwencji czegoś drugiego albo bez zmiany czegoś drugiego. Ciekawym, jak sama gra będzie wykonana, więc bez zbędnego przedłużania możemy chyba zaczynać. Jedno, co mi się już nie podoba na starcie, to to, że te postacie no niestety nie mają oczu, to trochę można powiedzieć, że nie fajnie na mnie działa. Raczej czuję taki lekkawy niepokój, jeżeli o to chodzi, a zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. Jesteśmy chyba teraz na tym jeziorze, na którym, jak czytałem, sama fabuła się zaczyna, w którym niestety nasza żona ginie. Tak przynajmniej mi się wydaje, że to jest właśnie ta wycieczka. Czyli jej jest zimno i mamy pokazany szczyt góry, na który możemy się udać. I chyba tam jest nasze auto. Dobra, co robi nasze E? Wstajemy. Okej, czyli mamy od razu przy okazji napisów opcję poruszania się przyjemnie. Ruch kamery trochę mi się nie podoba, wygląda jakbym miał mało FPS-ów. O, ale teraz jest znacznie lepiej. Możemy chodzić i co to nam daje? Możemy też strzałkami. Nie, strzałkami nie możemy. Kurde, trochę dziwnie mi się gra, ale mamy kwiatek. Możemy jej dać. Wydaje mi się, że chyba tak. Z mostu raczej spaść nie spadniemy, ale dziwnie jest trochę to, że jesteśmy tacy mega mali w porównaniu do tych wszystkich rzeczy. I co damy jej? O tak, dajemy jej. Przyjemnie, ciekawe czy... O, założyła. Fajnie. I chyba tyle, co tutaj mogliśmy zrobić, tak mi się wydaje. Więc chyba teraz możemy iść na szczyt tej górki. Po, nie wiem, jakiś płaszcz dla niej, czy jakąś kurtkę, tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o samo sterowanie, nic tutaj więcej chyba nie widzę, nawet skakać nie możemy. A sama gra będzie się opierała na tym, że będziemy chcieli za każdym razem zmienić bieg tych wydarzeń, żeby nasza żona przeżyła i ostatni dzień June, no tak sama nazwa wskazuje, naszej niestety żony. Więc mamy tutaj chyba jakiś płaszcz, do którego nie dosięgniemy, ale czy naprawdę? Czyli będziemy musieli przejść na drugą stronę, na to wychodzi. I dopiero teraz możemy... Naprawdę? Nie, no że coś takiego na sam początek, a w zasadzie kąsek chyba jakiś. Jedno, co mi się nie podoba, kurde, jest zasrany ten układ tej kamery. Jest bardzo nieprzyjemny, jeżeli o to chodzi. Czuję się, jakbym miał mało FPS-ów. A na pewno w takich, że mało FPS-ów, to ja nie mam. Ale tak, fajne w ogóle jest rozmycie tak jakby tego terenu, który jest dalej od nas. Ładnie to nawet wygląda, tylko się skupiamy na najbliższym otoczeniu. Fajnie naprawdę to wszystko na początek wygląda. I ładny krajobraz tutaj jest. Takiego, wiecie, letniego popołudnia albo wieczoru, gdzie słońce zachodzi nad jeziorem. Dajemy jej nasz kocyk albo sweter, płaszcz, koszulę. I co? I chyba wszystko jest w porządku. Ona chyba coś tam sobie rysowała. No tak, rysowała chyba nas albo nie wiem co. Chyba tak. Ale nie podoba mi się, kurczę, wygląd tych postaci, bo on jest taki trochę niepokojący, jeżeli chodzi o te oczy. Jak i same ich twarze, bo w ogóle nie mają żadnych znaków.
No ja mamy. Ciekawe, czy jakbyśmy jej tej róży nie dali, to czy inaczej by nasza ta postać wyglądała? Możliwe, że tak, ale fajnie naprawdę interakcji tutaj z nią mamy. Chyba będziemy teraz się zwijać. Prezencik dla nas, PogChamp! Ale że wcześniej go nie zauważyliśmy, przecież przyjechaliśmy z nim. No i co, możemy to otworzyć? No chyba nie. Fajny w ogóle ekran ładowania z samochodzikiem. Ale nie wiem, czy taki fajny dla naszej żony by to był. Jak niestety ona umarła w wypadku samochodowym. Nie umarła? Wydawało mi się, że ona w czasie tej podróży umarła, a tu jednak no nie. Wydaje mi się, że my jesteśmy jacyś znacznie starsi, bo mamy szelki spodnie pod, nie wiem, same pachy praktycznie zaciągnięte. Klikamy, a i teraz jesteśmy żonką. Dobra, możemy, nie możemy obudzić. Kurde, jak dziwnie się steruje. Ale dobra, mamy obraz, który możemy zobaczyć. No spoko, możemy sobie wyjść. Kolejny obraz, co na to, że tych obrazów tutaj będzie naprawdę dość dużo. Bo jesteśmy jednak, no można powiedzieć, że artystką w pewnym sensie. I sama gra się skupia na tych obrazkach, cofanie się do przeszłości. No niepokojąco trochę wygląda ten obraz, jakbym taki zobaczył w realu. Trochę bym się zaniepokoił. I mamy, kurczę, jakiś kolejny obraz z fajnym naprawdę polem. I co my tutaj dalej mamy? Kuchni. W kuchni pewnie też obrazki jakieś. Tutaj na razie nic. Jakaś chyba lista zakupów, którą możemy zobaczyć. Rysunek. Chyba my narysowaliśmy naszą żonkę. Tego obrazu zobaczyć nie zobaczymy. Wydaje mi się, że teraz już możemy otworzyć te drzwi, na które się tak patrzyliśmy. Tak, możemy chyba... Tak, otwieramy, bo wcześniej klamka się fajnie świeciła. I mamy naszego chyba dziadka, albo... Nie wiem kogo. Mamy dziecko do tego. Nie no, śmieci się będą po nosach te niestety postać, bo okropnie wyglądają trochę. Czyli tak, mamy prezencik, ale co z nim zrobimy? Chyba musimy go wynieść na tyły domu. Aha, czyli zostawiliśmy go na stole, dobra. To jest dla nas prezent, czy dla... Tak, to jest chyba na nie wiem, naszą rocznicę chyba. Nie, czy jednak tutaj nie pasuje. Dobra, ja bym go najchętniej bym wyniósł. Nie wiem, czy... Nie, ten obrazek tylko oglądamy. Nie, nie możemy wyjść, więc musimy jakieś dobre miejsce chyba wybrać na postawienie go. Ale gdzie? Nie wiem, tutaj nic. Może tutaj gdzieś z tyłu. Wejść też nie wyjdziemy. Tutaj mamy chyba jakąś, nie wiem, pracę kotłownię. O kurde, z obrazami kolejnymi. Nie, mamy naszego, nie wiem, brata, kuzyna. Naszą najprawdopodobniej siostrę, chyba. Tutaj chyba naszą córkę. Wygląda taką znacznie młodszą. I chyba naszego syna. Ale okej. Co tutaj dalej? Położyć nie możemy. Ale za to obrazek naszego dziadka chyba, albo ojca, tak mi się wydaje. I mamy tutaj kolejne pomieszczenia. No to raczej dobrze idziemy. I co? O, możemy postawić. Dobra, ale chyba nic się tutaj nie... Nie, też nie pasuje. Kurde, jaka wybredna. Nie, pasuje jednak. Nie, no naprawdę. Czemu ona jest taka wybredna? Kurczę, no. A, pewnie w pokoju naszym będzie trzeba go położyć. Że my się nie skapnęliśmy, no trochę kurczę dziwne, ale okej. A ja nie mam pojęcia, w jakim wypadku może zginąć nasza żona. O kurde, ile obrazów. Ale tych to już chyba oglądać nie możemy. Mamy jakichś, nie wiem, naszych przodków, czy kogoś z naszej rodziny chyba. Ładnie wyglądający naprawdę tutaj ten domek. Coraz więcej tych obrazów, nie wiem, czy to nie jest jakieś przegięcie z nimi przypadkiem. Ale okej, i chyba mamy nasz... Nie nasz pokój. To jest jak, raczej jakiś składzik chyba. Thank you.
Czy my jesteśmy w ciąży? Bo przed chwilą postać Juno tak dziwnie się złapała za brzuch. Albo ze śmiechu, albo z bólu, tak mi się wydaje. I co? My się obudziliśmy niby. Okulary już są. No i co? Będziemy musieli wejść. Nie, no raczej będzie trzeba wejść tam do góry, do domu. Ale dobra, no to chyba możemy już ominąć te obrazy, bo wcześniej je oglądałem. Chyba nic się nie zmieni w tych interakcjach. Możemy to obejrzeć? Nie. Czyli tutaj akurat nic. Ale okej. Musimy raczej wejść do tego naszego pokoju. Dziwnie w nasza postać wchodzi, po trzy schodki chyba. I co? Mamy ten nasz prezent. Nie, nie mamy tego naszego prezentu, ale mamy obraz, który, no jak widać, się nieźle podoba. Fajne chyba wspomnienia ma. Ale ten obraz jest tak duży w porównaniu do naszych rąk, ale do naszej głowy jest strasznie mały. My mamy jakieś wodogłowie chyba. Ale dobra, to tutaj wszystko jest obadane, więc musimy chyba tędy iść i mamy drzwi. Albo lewo, albo... Nie, nic. Też nic. Co jest? Chyba bym się pokusił o może zejście na dół i może powrót, a w zasadzie otworzenie tamtych drzwi, co były w zasadzie tymi głównymi drzwiami. Bo chyba to będzie dobra interakcja. Albo te? Nie, no oglądanie obrazów nic nie da. Nie możemy wyjść niestety. No, no dobra, może będzie trzeba. Nie, no te obrazy się dziwnie świecą. No, no dziwnie się świecą, ale no dalej się świecą jak je obejrzeliśmy. Tutaj nic. Chyba będziemy musieli przez te drzwi wyjść najwidoczniej. Też nie? Kurde, no już sam nie wiem. Może nie. Pooglądam te obrazy czy coś. Co tak dziwnie wali? Monkę, co jest? Ja naprawdę nie wiem, co tutaj możemy zrobić. Naprawdę w takiej grze się pokupiłem już? Kurde. Nie wiem, ja bym... Może pooglądam te obrazy i coś się wydarzy? Nie wiem, no one dalej się świecą. Jak dalej się świeciły. Dużo w ogóle tutaj jest rzeczy. Ile ona ma tych stelaży do tych obrazów? Trochę dziwne, ale okej. Nie wiem, co to są za dźwięki walenia w coś. Ale okej. Tutaj też nic. Też drzwiami nie mamy interakcji żadnej. Zostaje nam jedynie... No... Pierwsze piętro, ale na nie no to nic nie możemy chyba zrobić. Tutaj wszystko oglądałem. Tutaj też nic. Szafy, no nie możemy otworzyć. Tak samo tutaj. Nie no, obrazów też oglądać nie możemy. No co jest? Czemu nie możemy wejść? Ani nic. Nie no, ja już się pokupiłem. Jak widać, wystarczyło to okno otworzyć, ale to no trochę dziwne, że przez okno musieliśmy tylko wyjrzeć. Ale teraz, nie wiem, musimy znaleźć tą naszą żonę? No najpewniej tak. Czy tego dalej pewien w 100% nie jestem, ale no... Jakiś... O! To jest chyba, nie wiem, siostra naszej żony, tak mi się wydaje, bo... Raczej tak, jest chyba mniej więcej w naszym wieku, dała nam jakiś klucz. No i tyle. Ale okej, kolejna interakcja zrobiona. I co teraz? Raczej będziemy mogli teraz pójść do góry, jakiś może pokoik otworzyć. Przynajmniej tak mi się wydaje, no bo na dole chyba wszystko załatwiliśmy. Dalej nasza postać wchodzi jak jakaś kaczka. Co my tutaj dalej mamy? No dalej ten obraz możemy podnieść, ale on nam już raczej nic nie... O! Aha, czyli my... Na to wychodzi, że te wydarzenia, które były na tym pomoście, to było parę lat temu, można by powiedzieć. Nasza żona teraz zobaczyła, kurczę, jak tam fajnie było, pojechałabym sobie jeszcze raz. My tam się znowu wybierzemy i w czasie albo...
drogi w stronę tego pomostu umrze, a w czasie powrotu umrze. I tak, to jest chyba ten dzień, w którym ona umrze, tak mi się kurczę wydaje. To jest tak bardzo prawdopodobne. Na początku myślałem, że to są wydarzenia przed pojazdem na ten pomost, a jak widać, no, pomost stoi jak stał i to jest chyba ilustracja z pierwszego pobytu, tak mi się wydaje. I teraz będzie nasz drugi pobyt tam, bo jej się zachciało chyba. A jeszcze tego pewien nie jestem, bo to może być też nasz pierwszy. Nie no, bardziej prawdopodobna jest opcja druga, że też jest, to w zasadzie będzie nasz drugi pobyt tam dopiero. I dopiero wtedy umrzemy. W zasadzie nasza żona umrze. Będziemy mieli opcję powracania do przeszłości. Zresztą w efekcie motyla też coś takiego było, tylko że to było na zasadzie powracania do opisanych... Miałem rację, to się działo przed tym dniem. O kurde, czyli to jest pierwszy pobyt na tym pomoście, okej. Okay, rozumiem. Ale w efekcie motyla było coś takiego, że powracaliśmy do opisanych dni, bo nasz główny bohater, czyli w pierwszej części oczywiście, nasz główny bohater cierpiał na jakąś chorobę, którą też nasz ojciec miał, i ten główny bohater zapisywał sobie każdy dzień w notatniku, bo mu tak jakiś tam chyba psycholog albo lekarz kazał. I on w czasie, gdy skupiał się na tych notatkach, mógł przenosić się do dnia, w zasadzie do godziny, w której opisał te, w zasadzie do godziny opisanych tych wydarzeń, i mógł coś zmienić, ale jak coś zmienił, to w rzeczywistości też coś się zmieniało. Na przykład uratował swojego kolegę z jakiegoś tam wypadku, to on się stał tym razem niepełnosprawny i tak dalej, i tak dalej. Więc to na przykład było bardzo fajnie przemyślane i mam nadzieję, że tutaj też tak będzie to wszystko zrobione. Na to wychodzi, że dopiero teraz będziemy wracać do domu, więc otwieramy prezencik, tam pewnie obraz albo test ciążowy chyba, chociaż. Też to było chyba głupie, test ciążowy, ale wydaje mi się, że tak, bo w końcu brzuch ją bolał. Nie, przecież to było od dziadka ten prezent. No to chyba dziadek nie będzie w ciąży. Nie no, gościu szybko biegnie, bo jeszcze wichura cię porwie. Ale dobra, czy już wiemy, że to były wydarzenia przed tym naszym... przed tą naszą wycieczką, okej. I teraz chyba będzie niosła ślizgawica na ulicy i niestety ona umrze. A my musieliśmy mieć naprawdę niecego farta, że my przeżyliśmy, ale czy my będziemy... No tak, my będziemy kierować. Więc co, no to chyba wsiadamy i będziemy jechać, ale... to może być ciekawie, czy my już mamy dzieci? No chyba tak. Te dzieci przed domem to chyba były nasze. Albo nie, naszej siostry, brata, nie wiem, ale odpalamy. I ciekawe, czy będziemy my mogli jechać, czy jak? Nie, ale że za pierwszym razem już się poddajesz. Dobra, za drugim. Spacja, ale co nam to daje? My kierujemy, co jest, naprawdę? Nie wiem, czy muszę mieć wciśniętą spację, ale wolę już klikać, w zasadzie mieć ją wciśniętą cały czas, bo to wydaje się być chyba dość prawdopodobne. Nie chcę tutaj nic zepsuć, ale raczej będzie trzeba coś zepsuć. Albo nie będziemy mieli opcji przejechania całej drogi bez żadnego wypadku. Fajnie, że naprawdę mamy ingerencję w tą całą drogę. Ale to jest dobrze zrobiona gra, przynajmniej na starcie tak sądzę. Ciekawe, co się stanie, czy padniemy w poślizg, ktoś w nas walnie albo coś. No nie, wszystko na razie wchodzi na to, że jest w porządku, ale pewnie teraz dopiero spotka nas wypadek. Last day of June. No niestety ostatni dzień naszej żonki. Ciekawe, jak będziemy zmieniać wydarzenie, żeby ona przeżyła, to przypadkiem my nie umrzemy, albo ktoś z naszej rodziny nie umrze. To też jest dość prawdopodobne i też widziałem taki podobny film do tego, tylko że zakaże tak jakby życzenie. To znaczy, tytułu nie pamiętam, ale pamiętam, że jakaś dziewczyna albo chłop dostał skrzynkę, jakąś tajemniczą skrzynkę z jakiejś tam legendy chyba, jakiejś tam królowej. Jak życzyła sobie czegoś, tak jakby to życzenie się spełniało, ale kosztem tak jakby śmierci jej bliskiego. Jej bliskiej osoby. I tutaj też może być coś takiego, tak mi się wydaje. Chociaż mało prawdopodobne to może być, ale i tak musi być efekt motyla. I my chyba teraz jesteśmy w tym samym domu, w tym samym fotelu, tylko tym razem bez June. Będziemy pewnie oglądać jej obrazy, tak mi się wydaje. Czyli obudziliśmy się, bo to było wszystko, wszystko nam się to śniło. Teraz pewnie wstaniemy i będziemy oglądać jej obrazy. Bo chyba innego wyjścia z tej całej sytuacji to ja tutaj nie widzę, ale nasz ludzik naprawdę tak dziwnie wygląda. Mi się tak nie podoba sama grafika tych postaci, że
mogliby ją lepszą zrobić, chociaż to jest tak, gra minimalistyczna. My jesteśmy niepełnosprawni, czy jak? Niestety tak, ale czemu? A, bo chyba w tym wypadku my też ucierpieliśmy, ale nie umarliśmy chyba. To jest bardzo prawdopodobne i chyba prawdziwe. Ale tak, co my tutaj możemy zrobić? Gra mi się chyba ścięła. Tak, gra mi się skraszowała. Znowu oglądałem tą samą scenkę, to usłyszałem, że mieliśmy, w zasadzie usłyszałem, bo mieliśmy dźwięk kraksy, krzyku naszej żony i chyba naszego też krzyku, przez co się obudziliśmy, więc mieliśmy, w zasadzie ciągle mamy jakieś chyba koszmary. Teraz będziemy w stanie chyba wsiąść na wózek, tak wsiadamy na wózek, ale dziwnie, że kurczę, gra mi się skraszowała. Nie wiem dlaczego, ale mam nadzieję, że więc razem się to nie wydarzy, no trochę dziwne, ale okej. I tym razem co będziemy musieli zrobić? No raczej pojechać znowu kawałek, ale tym razem obróciłbym właśnie kamerę. Dobra, możemy jechać, czyli wcześniej mi się coś, no jak widać, zwiesiło. Tutaj chyba w tym, czekajcie, czekajcie, nie tak. Ty, nie mamy obrazów żadnych. Jak tak teraz patrzę, to przecież tutaj były jakieś obrazy. Jak widać, pracownia jest zamknięta naszej żonki. Więc raczej, no, trochę nam smutno raczej z powodu jej śmierci jest. Nie wiem, czy będziemy w stanie wjechać na schody, które prowadziły na drugie piętro. Chyba nie. Na lodówce też żadnych obrazków nie mamy. Ale chyba to możemy otworzyć. Tak, możemy otworzyć. I będziemy mieli najprawdopodobniej tutaj wszystkie te obrazy zamknięte. No, niestety nie. Chociaż może... No czemu nie? No, proszę cię, gościu. Clark, albo jak on się nazywał. Czekaj, czemu... O... O, możemy chyba wjechać. Nie, nawet jakbym chciał, to niestety nie dam rady wjechać. Nie wiem jak mo... Czekajcie, lodówkę chyba mogę otworzyć. Tak, mogę otworzyć. I w lodówce chyba same pustki, chociaż... No ciekawe mi co było w tym prezencie od naszej żony. Może coś fajnego? Nie wiem. Co my możemy tutaj jeszcze starać? Może wyjdziemy? No nie, klamka nam się nie świeci, więc najprawdopodobniej... To niestety nie. Tutaj, o! Puszki jakieś z far... Nie, puszki z konserwami. Aha, bo my głodni jesteśmy, no tak. Dlatego się łapaliśmy za brzuch. Ale dlaczego my je tam ułożyliśmy? Nie mogliśmy, nie wiem, w lodówce takich puszek. Czyli teraz jak zjemy, to pewnie będziemy mogli... A... Czy pewnie jak teraz zjemy, to będziemy w stanie otworzyć tamtą pracownię chyba. Właśnie, dobra. Teraz chyba odblokowaliśmy opcję. Jesteśmy głodni, mamy jedzenie, ale nie możemy jak tego otworzyć, więc będziemy musieli tam wjechać, bo mieliśmy otwierać chyba do konserw, który siostra naszej żony albo jakaś babka nam dała i położyliśmy go na stelażu, więc chyba będziemy mogli teraz otworzyć. Dobra, nieśmiało, ale otworzyliśmy. Wjeżdżamy. I co? Dwa albo trzy głębokie oddechy. Co, wjeżdżamy czy nie? No trzeba przełamać niestety strach. Tak już jest. Obrazy pozasłaniane, ale potrzebujemy otwieracza do puszek. Dobra, skrzynki. W skrzynkach pewnie jakieś pozostałości po wspomnieniach albo po... chyba fa... O, pędzle jakieś też widzę, chyba jakieś fartki. Raczej nam nie będzie niestety potrzebne. Może bym tutaj takie kółko bym zatoczył, będzie chyba wszystko w porządku. Co my tutaj mamy do interakcji? A, to mamy do interakcji, więc robimy. I znowu jakieś pędzle, nie pędzle, kubki, które są nam niestety w tej chwili niepotrzebne. Ale dobra, skoro tutaj już jest wszystko zrobione, to możemy teraz ten. Wydaje mi się, że ten otwieracz był gdzieś po lewej odkładany na stelaż centralnie przy drzwiach chyba. A nie, jednak tutaj. Oj, niestety obraz June. Ja bym trochę się chyba bał coś takiego. Co jest? Jakbym ja miał taki obraz kobiety bez oczu, to trochę bym, no, zesrałbym się ze strachu. A. Dobra, R-com. Możemy powrócić do wspomnień. Ja, no te postacie to akurat trochę strasznie wyglądają, to trzeba akurat niestety grze przyznać. Co my tutaj teraz będziemy mieć? Pewnie wspomnienie, ale z jakiego czasu to wspomnienie? Jak my będziemy się cofać, ale do jakich wydarzeń? Aha, czyli teraz gramy tym dzieckiem, dobra, które było
pod naszym oknem i co my tutaj mamy? Aha, piłkę. Aha, czy to tak to wyglądało? Czyli przez to dziecko umarła nasza żona, my jesteśmy niepełnosprawni niestety. A jak będziemy chcieli to naprawić? Akurat tego nie mam pojęcia, ale jest naprawdę bardzo fajnie wszystko wykonane, jeżeli chodzi o te wspomnienia. Mega mi się na razie to wszystko podoba i fajnie się naprawdę zapowiada na parę odcinków. Ale co? O, możemy jeszcze raz? I tym razem mamy piłkę, ale wcześniej była żona, teraz piłka i co? Jeszcze raz remember? Może do 3 razy sztuka? No dalej nie możemy wejść, ale dlaczego? A że jesteśmy zrezygnowani? O, ale mamy kolejne obrazy, aha. Czy tutaj poznajemy historię tak jakby tego całego wypadku? Dobra, zaczynam to coraz bardziej rozumieć. Otwieramy kolejny obraz. I co za nim teraz będzie się kryło? Jakaś studnia głębinowa chyba. A na niej my. A coś tutaj więcej może jest? Chyba nie możemy zejść. Na razie to nie. Aha, czyli to jest na zewnątrz wszystko. I mamy obraz naszego brata, czy jakiegoś znajomego, który na początku odcinka, jak wyszliśmy, to strzelał z broni. Teraz mamy obraz tej naszej chyba siostry albo przyjaciółki żony, która dała nam otwierać. A teraz mamy obraz tego dziecka, które wybiegło po piłkę i było przed naszym domem. Mamy obraz naszego dziadka, który, najprawdopodobniej naszego dziadka, który dał prezent June, który jest dla nas. Co, możemy wyjść? Na razie to nie. O, chociaż teraz tak. Dobra. A po co te obrazy tutaj są? Nie wiem. I możemy jeden aktywować, czy nie? No chyba na razie nie. O, dobra, otwieramy furtkę. I co w niej tutaj mamy? Nas bawiących się koło jakiegoś stracha na wróble. Dobra, w porządku. Teraz mamy nas siedzących przy studni. Ja bym się trochę tak sykał siedzieć, bo jednak możemy wpaść, jeżeli nie jest zatkana. A przynajmniej zabezpieczona. Teraz co my tutaj mamy? Aha, przejechać nie możemy, ale możemy chyba to naokoło. A na razie zobaczyłbym te rzeczy, które się dzieją naokoło. I teraz mamy chyba, jak nasza żona maluje to dziecko. Nie wiem, czy to jest nasze, czy czyjeś. Chyba czyjeś. Mam teraz obraz naszego dziadka, dziecka. I jeszcze powinien być tutaj obraz tej przyjaciółki naszej żony, czy siostry naszej żony. Tutaj mamy nas z kwiatkiem jakimś? Nie wiem. A dobra, wjechać nie możemy. I chyba tyle, co mogliśmy tutaj zrobić, chociaż nie wiem, wjedziemy. I co się stanie, jak klikniemy? Tego nie jestem pewien, ale no chyba nie mam innego wyboru, jak kliknięcie tego. Ej, obraz nam się odblokowuje? Chyba tak, ale kurde, nie rozumiem trochę tego. Czy ona znowu tutaj siedzi, malując to dziecko? Tutaj znowu jesteśmy przy tym strachu na wróble. I co, ja bym teraz mógł chyba wjechać do domu i zobaczyłbym ten obraz, który jakoś tak dziwnie się chyba świeci, albo został odblokowany, bo chyba innego wyboru tutaj no nie mamy, tak mi się wydaje. No tak, mam odblokowany obraz chyba. Możemy kliknąć? Możemy, już myślałem, że kurde, grasza mi wywaliło znowu gry. Dziwnie się zacina, nie wiem czemu. To jest chyba mój błąd. Co jest? Monkes, zamyka nas ktoś. No to co, klikamy w dziecko. Save her. Ale co? Jak chcemy ją uratować? Przecież to jest Czy my uratujemy naszą żonę za to dziecko? Nie, chociaż? Nie, no jak save her, no to her, no to ona. Chyba żadnej innej kobiety tam? Nie, no naszą żonę raczej będziemy chcieli uratować. Ale za koszt tego dziecka? Czyli tak, to dziecko się nudzi, jest pod naszym oknem, ma piłkę.
śmieje się z naszego, nie wiem, brata, który strzela strzelbą. Teraz był obraz, to znaczy chwila, w której miałem crasha gry chyba, albo nie widziałem, tak, nie widziałem co zrobić. To była chwila, w której nie widziałem co zrobić, potem podszedłem do okna, otworzyłem je, widziałem dziecko bawiące się i potem widziałem naszego, nie wiem, brata czy jakiegoś kumpla przebiegającego ze swoim psem, ze strzelbą, który strzelał do ptaka jakiegoś. I co to dziecko zrobi? Chyba pobiegnie za tym psem albo za tym ptakiem, które latało. My zażenowani coś mówimy. Chce się z nami pobawić, ale my chyba nic z tym nie zrobimy, bo jesteśmy chyba zajęci. No tak, zajęci jesteśmy, bo potem poszliśmy do góry szukać naszej żony. O tak, szukać naszej żony, tak, bo teraz coś wołał. Teraz mamy chyba, to jest chyba jakaś para, ta blond i ten gościu ze strzelbą, tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że to jest cała nasza rodzina, a w zasadzie taka trochę dalsza rodzina, jakiś kuzyn albo brat. I co, ją, to dziecko sobie biegnie. Pies trochę dziwnie wygląda, a latawiec. Pewnie też mu odmówią, bo nie mają czasu jak zwykle. A dlaczego odmawiają mu? Przecież oni i tak nic nie robią chyba. Dziadek pewnie się nawet nie obudzi. Chyba idziemy sami puszczać ten latawiec. Dlatego pewnie... Nie no, po co byłaby nam lina? Gdyśmy sami nie chcieli puszczać latawca. Latawcu? Nie wiem. I co, i mamy jakiś domek na drzewie, na który raczej chyba nie damy rady wejść. Czyli mamy tutaj jakąś taką, można powiedzieć, bazę wypadową. Piłka w oknie, jakieś rysunki. I strasznie się nudzimy, no to wychodzi. I co, i widzimy ulicę, w którą o, teraz właśnie jechaliśmy. Z naszą żonką. Skręcamy w lewo, bo tam jest znak odnośnie tamtej rzeczki, tamtego jeziorka, na które pojechaliśmy. Z tym prezentem. I my teraz co, wybiegniemy z tą piłką? Nie, no to jest chyba mało możliwe, tak mi się wydaje. Znowu dzwon dzwoni. Jest już chyba 12, nie wiem, czy po południu, czy jak. I co to Erys robi? Nie wiem. Chyba przypieczętowałem los tego dziecka, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy przypadkiem głupio nie wybrałem, chociaż... Aha, czyli piłkę nam porwie chyba, tak, piłkę nam porwie. My wybiegniemy. Dobra, już chyba wiem. Nie wiem, czy przypadkiem źle nie wybrałem, ale nie widziałem w ogóle obrazu tej naszej siostry czy przyjaciółki. Też nie widziałem, no tej naszej siostry czy przyjaciółki, no nie widziałem. O, mam linę. Trochę tego staruszka mi było przykro, a nawet nie wiedziałem, czy dobrze będę wybierał, więc wybrałem tego dzieciaka, ale trochę na szybko to wybrałem. Na razie nie znam tutaj żadnej postaci, a no starszych ludzi mi się robi przykro, w sumie tych młodych też. Ale no zobaczymy, jak to wyjdzie. Czyli ukradliśmy mu linę, no to wychodzi jak spał. On jest zdenerwowany. Więc tak. Co my tutaj dalej możemy zrobić? Mamy jakieś chyba, nie wiem, wspomnienie? Czy co to jest? Duszek? No nie. Więc co, możemy chyba teraz tędy tylko wyjść. I będzie trzeba teraz... Co jest? Jeszcze raz może? No nie, za słabi na to wychodzi. A za to którędy? Ja pokusiłbym się o odsunięcie tego, kurde, wazonu. Ale dobra. Powinniśmy dać radę chyba jakoś tędy naokoło. Mamy huśtawkę niby. Aha. 1 na 20. A, czy to jest jakiś filmik? Chyba nie, to jest rysunek bardziej jakiś. A, czy tutaj wybieram tak jakby obrazki, dobra. Na każdą z postaci, okej. Rozumiem to. Przynajmniej mniej więcej to rozumiem. Albo staram się zrozumieć. Ale jak możemy stąd wyjść, cholipka, no? O, piłkę mamy. Chociaż tyle. I pana latawca, który niestety się zaklinował. Skoro piłkę mamy, no to chyba już nie wybiegniemy na ulicę. I naszej żony nie spotka tragedia, jak i nas.
Czy musimy się chyba tam dostać, ale jak tam się dostać, bo tam jest ten latawiec? No nie wiem. Na to wyjdzie, że wszyscy tutaj... O, co to jest? Aha, dobra, ale teraz zobaczymy to. Dobra, rozumiem już. Bierzemy piłkę, wywalamy tutaj, w zasadzie nie tutaj, tylko... Dobra, jeszcze rzucimy tutaj, ciekawe co się stanie. Chcę tutaj te interakcje porobić trochę. Nie dało rady, pewnie za którymś razem nam da... Kurde no, w sumie sklikowałem znowu. Za którymś razem damy radę na pewno. To zależy bardziej od RNG. Ale teraz wychodzimy stąd i jesteśmy w stanie zbić ten wazon. Albo przynajmniej go odsunąć. No, odsunęliśmy. Wziąłbym piłkę na wszelki wypadek. Możemy teraz przez tą dziurę przejść. O! Teraz on tutaj strzela w tego jakiegoś ptaka, my wychodzimy, chcemy się pobawić, on powie, że nie, żeśmy palili gumę, że jest zajęty. I co teraz? Chyba będzie trzeba pójść na ulicę, tak mi się wydaje. Pies nam raczej... Możemy grać z psem? Nie, no ale pies z niego wywalił nam piłkę. Chyba właśnie o to chodziło. Chociaż... Nie, no wydaje mi się, że raczej tak, bo teraz... O co chodzi? Nie... Czekajcie, czekajcie, co? Aha, czy kolejna karta zabawa z psem? Okej, okay. Teraz ten pies nam wywali tą piłkę za ogrodzenie i my po tą piłkę pobiegniemy i stanie się właśnie ten wypadek chyba. Kolejny bicie dzwonu, my jedziemy, a w zasadzie wracamy do domu, na to wychodzi. Tak jak wcześniej to wyglądało. I co, i teraz przypieczętujemy swój los chyba? R, czyli odtwarzanie tego wspomnienia. A, czyli teraz mamy połączony ten los i piłkę z autem mamy, dobra. Chyba tutaj możemy już przez... A, automatycznie nam przeskakuje, okej. I my co? I teraz będziemy pewnie zbiegać tak jak wcześniej zbiegałem na początku, gdy grałem tą postacią. I będziemy chcieli podnieść piłki i ta nasza nieszczęsna para wyjedzie. I my umrzemy. My w zasadzie chyba nie umrzemy, ale właśnie oni umrą. No tak. No. A ja myślałem, że nie wiem, poświęcimy tego chłopca albo jego los. To też byśmy my przeżyli. No trochę dziwne, ale wspomnienie ukończone. Rewind, czyli możemy powtórzyć to chyba, ale tego bym nie chciał powtarzać. Dobra, my na razie, w zasadzie, co mogłem tutaj więcej powiedzieć, według mnie gra naprawdę zapowiada się na totalny sztos, jeżeli mogę tak to nazwać. Jeżeli chodzi o samo sterowanie, jak i grają, to naprawdę bardzo przyjemnie mi się gra i naprawdę fajnie to wszystko jest zorganizowane, jeżeli chodzi o sam gameplay. Jedyne są to ruch kamery, jest trochę taki, bym powiedział, że dziwny, ale sama gra zapowiada się naprawdę na... fajną frajdę, my 2 godziną, czy tam 3 godziną, więc mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Następnego odcinka, siemka!